cały czas zastanawiałam się z punktu widzenia, co ja jako mama pośmiertnego syna mieszkającego w Polsce mogę zrobić dla tej suwerenności żywieniowej. No, mogę na przykład, to robię od kilku lat, kupować żywność poprzez RWS i kooperatywy, czyli w bezpośrednim kontakcie pomiędzy konsumentem a producentem. Jednocześnie zastanawiam się, w jaki sposób ta żywność jest wyprodukowana, skąd przychodzi, kto na tym zyskuje. I omijać na przykład sklepy typu hipermarkety z żywnością, która powiedzmy już nie jest ani pod względem spożywczym, ani też takim czystości produkcyjnej wartościową jedzenia. Mogę na przykład nie kupować produktów, które wiem, że są powiedzmy z niezbyt dla mnie etycznych źródeł, albo mogę na przykład kupować produkty, które mają certyfikat fair trade albo direct trade, jak produkt kawy. Ale to nadal jest jakby mało, co mogę jako człowiek zrobić. Tak? Czyli nie ma wpływu na politykę państw globalnego południa, które jest bardzo podyktowane zyskami koncernów tutaj dużej jakby kasty finansowej, ale mogę na przykład uczyć dzieci ogrodnictwa, czyli jakby pokazywać im, w jaki sposób oni mogą w przyszłości zadbać o swoją suwerenność żywieniową, nawet nie mówiąc o tym w ten sposób, tylko dając im po prostu kawał dobrej zabawy, czyli jeżeli siejemy na parapetach rośliny i hodujemy i obserwujemy, one wzrastają, a potem możemy to zjeść, to jest chyba najfajniejszy sposób do przekonania do ogrodnictwa poprzez jedzenie. Czy też na przykład jeżeli pójdziemy na łąki, oczywiście ważne jest, gdzie te łąki są, czyli nie w centrum miasta, zbierzemy rośliny i zrobimy z tego sałatkę, to już pokazujemy na możliwości w ogóle tradycyjnego zbieractwa i wykorzystywania dzikiego jedzenia. I to nie jest uczenie dzieci kompetencji na czas apokalipsy i IV wojny światowej, absolutnie nie, ale bardziej takiej po prostu zabawy w doświadczania przyrody, szukania różnych smaków, a naprawdę dzieciaki są niesamowite. Pamiętam, jak dzieciaki robiły sałatkę z tego, co daliśmy na łąkach i one, nie mając, nie wiem, cytryny, octu, tak komponowały smaki, żeby to było naprawdę smaczne. I nauczyciele trochę mieli obawy, czy nie zatrują tym czymś, ale widać było tą frajdę z tego, czyli jakby zbierają liście i robią pesto, tak? To jest edukacja żywieniowa jednocześnie i mają z tego świetną zabawę, a przy rozmowach z rodzicami, albo też dorosłymi, jak byliśmy bardzo ogrodnicze, wychodziło, że jednak dość dużo jest nas takich potrzeb zakodowanych w dzieciństwie, czyli wracaliśmy do tego, że babcia miała, nie wiem, w ogródku coś tam i z tego robiła jakąś tam potrawę. I te pewne elementy takiej edukacji fundamentalnej, bo tak naprawdę to jest edukacja fundamentalna, w jaki sposób pozyskać jedzenie, jak je zrobić, to jest jakby nie jakaś wiedza z kosmosu, tylko taka najbardziej podstawowa, która w szkole podstawowej powinna być. I ona może się przydać po prostu na przykład do tego, żeby mieć frajdę, żeby mieć, nie wiem, tak powiedzieć, swój ogół tego hortoterapię, żeby móc dohodować sobie jako dorosłemu też jedzenie. Ale też, żeby czekać w kosmosie, bo robiłam projekt z gimnazjalistami, którzy już byli bardzo mocno, że tak powiem, ogrodniczo wyedukowani i bardzo mocno zbluzowani i znudzeni tematami. Zastanawialiśmy się, czy jest możliwe wyhodowanie ziemniaków na Marsie pod wpływem filmu Marsjanin. I różnych takich zabiegów intelektualno-poznawczych, czyli porównywanie Ziemi do Marsa i jakby też wczuwanie się w tego bohatera, który gdzieś tam w kosmosie musi przetrwać. No dla tych uczniów też to było coś ciekawego i nagle mówili, że kurczę, może to ogrodnictwo mi się na kiedyś tam przyda. Także dla mnie to jest przede wszystkim świadomość budowania tej świadomości, skąd to jedzenie pochodzi i tego, kto za tym pieniędzmi, za tym jedzeniem stoi, jaka jest ta historia tego jedzenia. Ale też takie edukowanie, poszukiwanie z dziećmi kawału fajnej zabawy ogrodniczej, po to, żeby mieć tą świadomość też naszej roli w przyrodzie, czyli że my jesteśmy częścią przyrody. I od naszych postępowań zależy to, w jakim środowisku będziemy żyć i to środowisko może nas wspierać, no ale może być też przeciwko. mam nadzieję, że tak nie będzie, bo te warunki marsjańskie są totalnie inne niż ziemskie i tak na dobrą sprawę to był bardzo mądry wybieg, że posadzono ziemniaka, bo ten ziemniak jednak jest rośliną, która wyrośnie w bardzo różnych, też niesprzyjających warunkach. Mieliśmy też na przykład aeroponikę, czyli mówiliśmy o wersji, gdzie rośliny rosną w powietrzu i są to metody stosowane obecnie w stacji międzygwiezdnej w kosmosie. Chodziło też o to, żeby przez różne abstrakcyjne rzeczy pokazać na przykład uczniom, jak bardzo ważna jest kwestia ziemi, jakości gleby. I jak to wpływa na przykład na nasze funkcjonowanie, łącznie z tym, że jedliśmy glebę, bo zawsze się uczniowie pytali, czy można zjeść glebę. I ja im mówiłam, że kiedyś przyniosę glebę do jedzenia i to na przykład była ziemia okrzamkowa, czy też glinka zielona, która jest formą gleby, jakby nie było, ale jest wykorzystywana na przykład w terapiach naturalnych leczenia. Więc myślę, że nie będzie takiego powodu, że będzie właśnie apokalipsa, czwarta wojna światowa i musimy sobie na parapecie dogodować jedzenie. Inna wersja projektu był atak zombie, że jest atak zombie i musimy sobie wygodować jedzenie w parapecie. Ale to pociąga dzieciaki, tak? To wchodzi w ten dialog, że to jest coś innego i w ogóle. Ale mam nadzieję, że będzie po prostu też, dzieciaki będą żyły w takiej przestrzeni, gdzie na przykład te umiejętności fundamentalne będą im potrzebne do relaksacji, tak? Czyli na przykład będą mieć ten warzywniak, bo będą mieć przyjemność obcowania z naturą, a niekoniecznie dlatego, że będą musiały sobie hodować jedzenie, bo po prostu tego jedzenia nie będzie. No. Myślę, że zacząć od samych siebie, czyli to jednak my dorośli dajemy przykład dzieciom. I ja już też słyszałam o różnych traumatycznych sytuacjach, które dorośli, że byli zmuszani do pielenia, tak? Albo tam wywożeni prawie że na praktyki na wieś do swoich dziadków, i nienawidzili tego. Czasami czuję się takimi właśnie barierami, z jakimiś tam swoimi niekorzystnie dobrymi doświadczeniami. Ale też my musimy chcieć pokazać, tak? Bo dzieci są odbiciem naszym lustrem. Jeżeli my uważamy, że najprostszą rzeczą jest pójść do Lidla i kupić marchewkę, no to nie oczekujmy tego, że one będą jakby zadbali świadome tego. Więc trochę eksperymentujmy, nie wiem, z kiełkami, to takich w stanie bakcylu, tak? Zaczyna się od tego kiełku, od tych młodych pędów, potem się sadzi tam pierwsze pomidory, żeby posadzić na balkonie, a tak już potem coraz bardziej ludzie wchodzą jakby w tą potrzebę kontaktu z tym ogrodnictwem. Nie wiem, kupują działkę albo zakładają warzywniak pod domem i też jest ok. Ale też wydaje mi się, że warto też stosować, nie wiem, w ramach też Globalnego Południa wykorzystywałam książkę Emigracja, gdzie pokazywane było nie tyle problem produkcji żywności, czyli tylko sytuacji emigracji zarobkowej ludzi, którzy uciekali, tak? To była bardzo przejmująca właśnie picture book meksykański, który pokazywał, dlaczego ludzie uciekają do tych krajów, że one uciekają za chlebem tak naprawdę. I przez takie spojrzenie, wydaje mi się, że w tych młodych ludziach buduje się też takie spojrzenie, to co oni mogą zrobić, że nie jesteśmy bezradni, tylko w jakiś ten sposób konsumenci też głosujemy za taką albo inną wizją przyszłości. Na pewno na parapecie nie jesteśmy w stanie wyhodować wszystkiego, więc kupować gdzieś warto, ale warto kupować na przykład od rolnika, którego znamy. Mnie zawsze fascynowała kwestia jakby targowisk, gdzie się przechodziło, to była transakcja rozmów, tak, spotkań. To nie tylko kupowało się produkt, ale kupowało się też całą opowieść związaną z tym produktem. Także, albo nie wiem, jeżeli są RWS czy kooperatywy, no to czasami dostaje się na przykład kalafior z robakiem. I potem ten rolnik mówi, ale w tym roku na przykład plaga. I jakby ten mieszczuch jest włączony w ten kontekst z przyrodą. W to bliższy jest ten cały proces produkcji żywności, który my jesteśmy w mieście po prostu kupując w hipermarkecie pomidory przez cały rok zupełnie odcięci. To hodowanie to mi się wydaje, że dla mnie on ma też taki aspekt po prostu przyjemności pobrania się w ziemi. Takiej po prostu dziecięcej radości, że widzę, sadzę, coś rośnie, to się rozwija, obserwuję. Oczywiście nie każdy musi mieć z tego fan, powiedzmy sobie szczerze, że ludzie są różni. Ale to też jest jakaś taka drobne uwrażliwienie na przyrodę, tak? Potem ludzie mówią, że siedzą na tym balkonie, piją kawę i słuchają ptaków i to tak jakoś powoli trzeba wciągać się właśnie w tą taką bliskość z naturą. Także jest to też produkcja jedzenia, bo można posadzić też na przykład, nie wiem, aloes czy też żyworódki albo geranium. To są całoroczne rośliny doniczkowe, które można tylko ozdobne. Można z tego zrobić patelnie zielarskie i zrobić taki superfood sobie. Zresztą kiedyś takie rośliny były zawsze, tak, w każdym domu, bo one były wykorzystywane. Także w kulinariach. Także wydaje mi się, że warto. Na samych siebie. Wydaje mi się, że bo to są zmiany światopogląda i one chyba idą jednak raczej jako ewolucja niż rewolucja, tak mam wrażenie, że wszystko co jest bardzo gwałtowne, potem się trochę może przeciwko nam obrócić. Słynny przykład z wróblami, tak, w Chinach, gdzie ptaki były płoszone, bo były uznawane, że one wyjadają ziarna i są tymi szkodnikami, co zabierają ziarno, którym się okazało po wbiciu, bo też nie wróbli, że młode zjadają brzownice i szkodniki tych samych zbóż, tak, i tak naprawdę wybijając jednego część przyrody, człowiek zaszkodził sam sobie, tak? Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to jednak proces, który następuje powoli, że musimy też się przekonywać do pewnych rzeczy, do pewnych wartości, do pewnych rozwiązań. Powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, teraz bardzo mocno zero waste, jeżeli chciałoby się być zupełnie zero waste, to jest taka rewolucja w życiu, że myślę, że większość osób, gdyby się tak rzuciła, że od teraz już w ogóle podkuje żadnych śmieci, to by, nie wiem, po kilku dniach zrezygnowała, ponieważ to byłaby zbyt duża zmiana w ich życiu. I wydaje mi się, że tak samo jest też z dostępnością żywieniową, że oczywiście warto o tym myśleć i o tym, że no być może kiedyś, jeżeli zniszczymy tą ziemię, to nie będziemy mogli poza niej żyć, będziemy musieli szukać innego rozwiązania. Ale też powoli w zgodzie z samym sobą i w byciu dobrym samego siebie, tak? Bo jeżeli jestem głodny i no nie kupiłam w kooperatywie tych pomidorów, a mam straszną potrzebę zjedzenia tego pomidora, to może jeżeli raz kupię w tym hipermarkecie albo na targowisku u mniej znanego sprzedawcy, to nie będzie tak mi straszne, tak? Chodzi o cały czas ćwiczenie w sobie takiej potrzeby. Jeżeli jest taka inicjatywa, jak tutaj rozmawiamy, albo są inicjatywy, gdzie są różne inicjatywy oddolne i przy okazji się też o tym mówi. To się okazuje, że dużo osób z różnych inicjatyw dziejących się na rzecz miasta, nie wiem, pod kątem na przykład, nie wiem, dróg rowerowych, ogrodów edukacyjnych, rodzicielstwa bliskości, jak możemy sobie rozmawiać, to się okazuje, że mimo że zajmujemy się nieco innymi tematami, to w pewnym momencie mówimy o tym samym dobrostanie ludzi i założamy te same problemy i możemy je wspólnie razem rozstrzygać. Ale taka oddolna polityka, ja powiedziałabym, działanie się różnych inicjatyw i różnych ludzi, tak? Takich, którzy mają jakąś tam wiedzę przed większą i wrażliwość, przekazują tą informację innym. Pomysłu na rewolucję nie mam. Też nie mam pomysłu, jak pomóc temu biednemu południu. Jest mi tych ludzi żal. Tak po prostu czysto ludzko i mówię, to co mogę zrobić, czyli to wybierać produkty, które wiem, że im pomagają, a nie szkodzą. Nie kupować, nie wiem, produktów firm, które z koncernami, które na przykład ich rubują z tych ziemi. Ale ja jako mama dziecka nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Oprócz tego, że mogę tu przyjechać i rozmawiać i poznać takich ludzi, którzy myślą podobnie jak ja i przekonywać się tym, że w tym moim myśleniu jest sens, a nie jest to tylko wariactwo. Chciałam się mieć kontaktami, sieciowaniem. Wydaje mi się, że to jest fajne, że właśnie wtedy się tworzy nowa jakość. Na pewno wyniosę kilka opracowań dotyczących kart pracy z uczniami i może zrobię taki projekt w ramach też różnorodności z uczniami, gdzie będziemy mówić o z jednej strony różnorodności jedzenia, z drugiej strony różnorodności ludzkiej, tak? Bo też my patrzymy pod tym kątem, że my też jesteśmy częścią różnorodności przyrodniczej. Myślę, że to już tak będzie dużo.